Fajnie by było, jakby się uruchomił, to nie musielibyśmy jechać przez całe Stany. Carlo Ross, truskawka? Chyba nie powinienem mówić tego na głos, bo to w sumie reklama. Ale z win to szczerze mówiąc ja wolę wytrawne wina napić się. Tylko że rzadko kiedy piję wino tak o dla samego napicia się wina, jak już to do czegoś. Najlepiej do obiadu. Sio, sio, nie biegnij pod nogi. No. Co taka mina, że do obiadu wino? No przecież po to wino pędzili. Żeby pić je do obiadu. No oprócz tego, że piło się zamiast wody, no ale to już inna bajka. Na pociąg napadają, bo stoi tam pociąg. Winko dobre do obiadku. Nie ma co udawać, że nie, bo tak. Dobra, spróbujemy z dyliżansu skorzystać, bo jeszcze nie korzystaliśmy i nie wiem tak naprawdę o co chodzi. Czy to jest po prostu szybka podróż? To. Gdzie ty jesteś? Nie widzę go. Gdzie ten? Z armii. Halo. A tu jest. O, to nasz przyjaciel. Nie. That's too bad, buddy. They told me I was dying. Only I never did. You ever die, friend? Well, no. Of course not. Of course you didn't. But, well, we're all gonna die. I guess so. I'm sorry I always say dumb things. I'm a dumb fella. You're smart. And you're dying, and I'm dumb, and I ain't died yet, and, well, here's the thing.
I never was in the army, friend. I told folk I was. But I lied. I don't know why I did. And now I feel better. But, well, here's another thing. Rękę też masz. Well, you've always been, or you've mostly been nice to me. At least you spoke to me. And now you're dying. And I'm real sad. Real sad. Sure ain't fair. Ain't fair at all. I'll miss you, friend. You're a good man. Spoko. Pożegnał się ze mną. Jak na grobie. Nad grobem, przepraszam. Właśnie ostatnią mowę mi powiedział. Co to miało być za psie? Annesburg albo Van Horn. Zobaczmy, czy można tam dojechać. Podróżuj. Annesburg jest. No to dobrze. Jedziemy diligencem. Zupa to nie obiad? To część obiadu, no. A ja lubię czasem zupę. A jak się siedzi cały dzień w domu, bo na przykład pracuję z domu, to taka zupa to mi starcza zazwyczaj. Jednak ciało wtedy nie ma takiego zapotrzebowania na kalorie. Poszukiwany żywy lub martwy. Annesburg. Jak miło. Dobra dupa, dobra dupa. Dupa z Radomia. Czy spod Radomia? Spod Radomia to było. O, misja mi znikła. Jedna. No dobra, jedziemy. No pewnie, to jest sketch tego, Anim Rumru. Ciemno, ciemność widzę. A tu zabarykowany jest moment. Polecam ten sketch w ogóle. Tu wóz jakiś stoi. Tu jest woda. Tam torami trzeba przejechać. Bardzo dobry sketch z tym Chińczykiem. Nawet powiem więcej, bo to już jest dość stary sketch. Dość. Nawet bardzo stary, bo oni dość długo już na rynku są. To uważam, że to gdzieś tam z początku ich kariery te skecze były fajniejsze niż są teraz. Przynajmniej w moim odczuciu. No. Ale też prawda, że mi się ostatnio bardziej podobają stand-upy niż... skecze komediowe.
O, skunks. Leci coś za mną. I konik się denerwuje. No, ani mrumru. A tu zaraz, to jest ta pani, co straciła tu męża, pogrzebała, a my jej pomagaliśmy uczyć się... uczyć ten... polowania. O, strzela już. Teraz będziemy uczyć ją strzelać pewnie. Wcześniej pomogliśmy jej... nauczyliśmy ją skurować. Much better than I felt in a long time. If we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. Well, you look better. Better and determined, thanks to you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun properly. Well, how's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. But the end of labor is to gain leisure. Is that not what Aristotle said? Well, I don't know much about Aristotle, but well, I know a thing or two about shooting a gun. Look, you gotta hold steady. Pani wdowa. And firm. Hmm? You just focus, breathe slowly, and always pull the trigger on empty lungs. Here, I'll show you. Okay. Calm and steady. Don't snatch at the trigger. Oh dear. What happened there? Gdzie jest butelka? Well, if even you struggle sometimes, maybe I shouldn't feel so hard on. Tak, to było specjalnie. All right. You try now. Remember to breathe. Wait to breathe out. Wait to breathe out. Would you look at that? I haven't hit one that close all day. Not bad. Focus on the inhale. Shoot on the exhale. My turn. I'll shoot a few more this time. Trzy butelki. Raz. Oh, no, wretched rat is back. Over there, you see? It's been a thorn on my side ever since we moved here. Kill it, please. O, szczura. Gdzie jesteś, Wajzo? Got away. I told you it was fast. Anyway, my turn. Jeszcze cię dopadnę. Come on, come on. O, trafiła. Some of the rabbit left that I salted up. Would you join me for a meal? It's the least I can do. Byłoby miło. Potrawka z królika. Take a seat at the table. Food is just about done. Oh. Well, it's good and hot. I hope you enjoy it. You helped me to catch it after all. Bon appetit. Please enjoy.
And thank you again for everything. I really am grateful. It was nothing. You're a good man. Well, you don't really know me. I know enough. There's always more to find in ourselves. You helped me to see that. My husband, Cal, was such an optimist. I found that to be very contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. And we were both born with a silver spoon. Banquets, butlers, valets. Sounds terrible. It was just so many people. Oh, odleci. I was lost in it. I was crushed by it. My father was very overbearing. Then we came out here and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking fresh vegetables, sipping homemade wine, writing a great novel. But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than any I could ever pen. Oh, well. I reckon you're gonna be just fine. Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine. I just, thank you for this. I think it's best if I make... No, chyba sobie nie pójdziesz. Stay right there. It's gonna be okay. Dobranoc. Kurde, szkoda mi chłopa, bo... No fakt, że bandziora, ale dobry chłop. A umiera na gruźlicę. No, bez kitu. Jak go jakoś historia... I have gone out hunting. Not a phrase I thought any pen of mine would ever ink, but nonetheless one I am very proud to finally be able to write. I am so very grateful to you for all the help and encouragement you've given me. There is some money in a box on the nightstand. Please take it. I have far more than I need back in the city, and I'd like you to have it. Please take care, and remain true to the man I know you are. A, czyli do miasta wróciła. No, jak go nie uratują, to tak trochę smutna ta historia będzie. Sobie muszę... O! Ograb! Ograb! Dlaczego ograb? Przecież właśnie to nam dała. $100. Włamanie. No nie. Jakie to jest smutne. Dostaliśmy prezent, a zaliczyli to jako włamanie. Dobra, ale jak już... Pusta chata. No, nic tu nie ma. A możemy się zdrzemnąć do rana? Bo jest ciemno w sumie. Łóżko jest, mogliby dać się zdrzemnąć. Nie? No trudno. No, to kobieta spełniła się. Straciła męża, ale spełniła jego marzenie. Poradziła sobie w dziczy i wróciła do miasta. No spoko, to leć. A my chyba zdążymy jeszcze jedno zadanie jakieś pyknąć. Przed spankiem.
bo już nie będę chyba dzisiaj ruszał tego głównego wątku. O, lis. Tylko ruszymy go już, może jutro. O, coś się dzieje z przodu. Biegnij, biegnij. To, to co się dzieje? Umarł. No dobra, no, jak umarł. $75. Konik, gdzie idziesz? Ty, bo mi przysunie za chwilę. No, mówiłem, że mi przysunie za chwilę. Dobra, idziemy do naszego konika. No, głównego wątku nie będziemy chyba ruszać, bo podejrzewam, że będzie wymagał przynajmniej z pół godziny, a nie chciałbym w połowie przerywać danej misji. No, do jutra. Taka jazda trochę na krawędzi. Znowu coś tu? O, skubaniec jaki wielki. Puma tam była. Goni mnie. Goni mnie. Biegnij. Proszę, Karol, napadają na mnie. Siadaj na konia z powrotem. I uciekaj po prostu. Ale ich tu jest. Potniemy cię na kawałki. Fajnie to brzmi. Sio. Lekarstwo, lekarstwo. A jaka pułapka? Płonący wóz. Sio, 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 sio. Chyba przejdziemy na skróty, nie? A, to jest ten od tych czubków. Dobra, zobaczymy. Be gone, sir! Be gone! Not because we cares not. No, no, but because we cares. What are you talking about? Demons, heavens by the throat, sir. Demony. Ciemność. It's everywhere. He was right. What are you talking about? They come in. Jakie on ma oczy straszne.
They're coming! Co tu się dzieje? Jakie bydle. Jeszcze jeden. Gdzie? A tam. To jakieś dzikie psy. No, idź, idź. Wyleniały pies. Teraz z tamtej strony. Biedne pieski. Ale zwariowały. Wszystko jest zwariowane.